Czy na pewno tak? Czy na pewno tak? Czy na pewno tak? Jak ta... Mistrzu autobusie, właśnie otrzymałem meldunek, że poszukiwani wrogowie byli tu i uciekli. Co? Uciekli? Ja wam... Przypominam o uprzejmej środzie. Słusznie. Przepraszam, że się uniosło. Proszę bardzo. No dobrze. O czym to ja? Aha. Alarm! Alarm! Braci! Są w kanałach! Jurek, Marcin, za nimi! Reksio i Kretes znaleźli się w... Znaleźli się w kanałach ściekowych. W najdalszej i najbardziej niedostępnej części labiryntu rur spoczywała stara wrotka. Bracich, bracia! Oj! Nasi bohaterowie zajrzeli do niewielkiego pomieszczenia zagubionego w labiryntach kanalizacji miejskiej. Na koniec kreta, Kilimandżaro, piłkę nożną i błękitną latunę! Odetkał się na widok dwóch postaci milczący dotychczas uparcie Kretes. Przecież to te dwa ptaszory, jakie stan! To chyba Fatamorgana. Fatamorgana i Kretes. O, jacy młodzi, piękni. A wy za to wręcz przeciwnie. Co tu robicie? Jak to co? Czekamy, aż odkręcicie historię. Trochę już czekamy. No, to jeszcze chwilę poczekacie. Czy chcecie się, moi drodzy, jeszcze do czegoś przydać? Co znaczy jeszcze? Aż tak źle zna nami? W sensie, że w tej przygodzie. No pewnie. Jajo można znieść od tego się siedzenia. Ja nawet jedno zniosłem. Reksio opowiedział więc kogutom o problemie z ryżokitowcami. Stary już jestem, jako kokoś nie chce mi się rysować z koto komplikowanych schematów. Przynieście mi duży kawał dykty i wrotkę, to coś wam zbubuduje. Mamy tu wrotkę. A oto duży kawał dykty. Do doskokonale. Spotkajmy się na górze. Spróbujemy odciągnąć uwagę tych rurudzielców. Hop.
do rury. Dobiegł go gotowi start! Uciekają na wrotce, za nimi! No, kochani, wracam do mojego przytulnego rynsztotoku. Powodzenia! Dzięki, kogucie! Wkrótce koniec tej męczarni. O, okej, okay, ale tylko pożyczam. I pożyczyli. Tylko ostrożnie. Tu są. Ja zdawałem na prawo jazdy 3 razy oblałem. Wreszcie nasi bohaterowie dojechali do celu. Czy na ptak? Czy na ptak? No. Wyjdę! Chyba słyszałem dzwonek. Pewnie znowu te małe łobuzy od indeków! Wyjdę! O matku, o co znowu chodzi? O matku, o co znowu chodzi? No, jak koniecznie musicie, to wejdźcie! A kto wy w ogóle jesteście? To dzielny pies Reksio, a ja jestem Kretes. Bzdury! Dzielnego psa Reksia zabrali dawno temu, a ten Kretes, mój drogi, to jestem ja! No nie wierzę. Bzdury! Żadna dziadka tu nie mieszka i nigdy nie mieszkała! Znałem kiedyś taką jedną dawno, dawno temu, ale co się z nią stało? Nie wiem, moli jej chyba było, dzieci nie miałem! Raczej ja, a tym bardziej wnuków. Zresztą, czemu ja wam to w ogóle mówię? No to porażające. Nie dość, że przepowiednia z listu Nostradamusa cię sprawdziła, to jeszcze do tego nic nie pamiętasz. Nawet mojej, naszej Molly. Ty dziadu, ty! Zaraz cię laską prześwięcę, ty! Ty, nie pamiętam i nie chcę pamiętać! W danych podróżnikach w czasie pewnie, że nie wiem. Nawet gdybym wiedział, to bym nie pamiętał. Co wy właściwie chcecie od biednego, starego Kreta? I kto wy do czorta jesteście? Bzdury, dajcie mi spokój! Żegnam! Czy na petak? Czy na tak? Co to ja miałem? Bohaterowie wdrapali się ponownie na skuter i ruszyli mokrą autostradą. Mokrą, bowiem deszcz padał i padał. Kontynuuj. Czy tak? Rozczytaj. Czy na tak? Aterowie. Czy na tak? Rozpocznij. Czy na tak? To mi wygląda. Proszę. To. Sekwencja prawidłowa. Rozpoczynam proces otwierania leja. Leksio, późno moje weźmie. Szybciej! I nasi bohaterowie pospiesznie opuścili mroczną i niegościnną przyszłość.